Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Horrible. Siemanko wszystkim na naszym kanale, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Hammer H2. Owych petardek jest 20 sztuk, zaprezentuję. Cena takich hammerków to około 11-12 zł. Owe petardki posiadają CE, albo zasłaniam CE. Rok produkcji 2017, żebyście chcieli, nie powiedzieli, że to są starsze. Tutaj jest, o pięknie, wiosczy się kamerka. H2L, kod produktu. Petarda hukowa, 20 sztuk. Łączna gramatura 48 gram. 48 gram, klasa trzecia. I co? Nie pozostaje mi nic innego jak zapraszam do oglądania. No to przeprowadzamy nasz test. Przeprowadzimy sobie test na... Najpierw przeprowadzimy sobie na decybelomierzu. Na naszym decybelomierzu. Dobra. Kurde, wyłączyłem sobie. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Najbardziej nie lubię tych bibułek. No dobra. To odpalamy sobie pierwszą. Może ją sobie tu gdzieś odpalimy. Bibułka się spaliła, ale... No, całkiem zgrabnie. Gdzie to wywaliło? No, chyba takiej dziury nie zrobiło, bo to chyba kopytka jakiegoś zwierzęcia. A teraz pójdziemy sobie na garnuszku. Garnuszek. Nasz słynny garnuszek. Tylko muszę się rozłożyć z tą moją kamerą. No dalej. Nie chcę się mi tu trzymać. O. A ja idę. Tylko muszę sobie jeszcze zrobić tak. Nie uchwyciłem go chyba.
będziemy musieli powtórzyć owy eksperyment. Powtórzymy owy eksperyment. Tylko... O mój Boże! Patrzcie. Ciekawe, jak wydostanę mój gar. Poczekajcie. Dobra. Muszę mocno tu skręcić jeszcze. Mi kamera nie... Odzyskałem mój garnek. Lecimy jeszcze raz. Tylko co ściągnę w tę pieprzoną bibułkę. Bo kurde, dla nas. Tylko jest mały problem. Nie, dobra, już jest ok. OK. No, teraz nisko poszło. To już nie było to. To już nie było to. Ale trudno. To już nie było to. Muszę tam, dobra. I tą ostatnią zrobimy na decybelomierzu i na wodzie. Zarazem na wodzie, jak i na decybelomierzu. No więc dobra, ostatnią petardkę. Oczywiście przypominam, albo dobra, powiem to później. Teraz nie będę wam mówić. No kurde, te folie są też zarąbiste. Przeciwiam sobie, nie wiem, czy tu do zamarzniętego? Tu nie ma zamarzniętego. A nie, bo to... Dobra, idziemy na lód. Bo nawet się wbije w lód, a najwyżej nie. Położę sobie tylko mój... ...85! Nawet możecie zobaczyć, że chyba lód rozwalił. 85 decybeli. A dobra, muszę się trochę skryć, skampić i wracam za chwilkę. Dobra. A teraz mam dla was taki malutki bonusik i odpalimy sobie tego bonusa. Tylko gdzie ja stawiam te? Tu stawiamy naszego bonusika. Jest ok, jest ok. No, całkiem zacnie, musicie przyznać. Pełno.
Oczywiście te większe zabieram, a to małe to się nie przejmujcie, to się rozłoży wszystko. I teraz mam najlepsze. Najlepsze zostawiłem na koniec. Tak. Oto taki robot. Oto robot. Ustawimy. Kurde, nie chcę się ustawić już. Zobaczymy, czy rzeźbę, wynalazek. No, nie chcę się podpalić. Czy to koniec? O, pali się chyba. O. Owy wynalazek. Very good. Ten wynalazek poszedł. Wszędzie papierki. A tu już nie będę wchodzić, bo jest miękko. Naprawdę wynalazek niezły. Trochę długo się palił, ale musicie przyznać, że był niezły wynalazek. Dobra. A więc jeśli filmik wam się spodobał, łapencja w górę, subskrypcja, dzwoneczek i co tam jeszcze? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Elo! I'm not afraid of the dark.